Ale już jest wszystko w porządku. I konie ruszyły. Właśnie Zuckerbar dobrze wystartował, ale już wyprzedził go Germanio i on prowadzi. Germanio, na drugiej pozycji Piatros. I dalej Maradona, jest tam Zuckerbar, jest także Vinaro, który mocno teraz poszedł do przodu. Vinaro jest na trzeciej pozycji, prowadzi ciągle Germanio. Dalej Vinaro drugi, trzeci galopuje Piatros. Za Piatrosem jest Maradona, 1600 metrów do celownika. Cofający się Zuckerbar za Maradoną. Za Zuckerbarem galopuje Addis. I ostatnia Belissa, która idzie w mocnym posyle za stawką. 1400 metrów do celownika i prowadzi cały czas Germanio. Germanio 1300 metrów przed celownikiem jest na pierwszej pozycji. Na drugiej galopuje Vinaro. Germanio, Vinaro, na trzecim miejscu Piatros. Dalej Zuckerbar, Maradona, Addis i ciągle ostatnia jest tracąca kontakt z czołówką Belissa. Tracąca kontakt ze stawką właściwie. 1000 metrów do celownika. Ciągle Germanio. Germanio i Vinaro blisko niego. Ta para galopuje łeb łeb. Na trzeciej pozycji Piatros. Na czwartej Maradona. Dalej Zuckerbar. Spokojnie prowadzony Addis. I ostatnia Belissa. Ciągle na pierwszej pozycji Germanio. Germanio nie oddaje prowadzenia. Blisko niego Vinaro. Ta para ma pewną przewagę dwóch długości nad Piatrosem. I za chwilę wyjście na prostą. Piatros zyskał przy barierze, a prowadzi Germanio. Germanio, Piatros, Maradona rozpoczyna finisz środkiem toru i także za nim Addis. Do celownika około 400 metrów. Maradona obejmuje prowadzenie. Finiszuje środkiem toru, polem finiszuje Addis. I tam przy barierze Germanio się jeszcze broni. Maradona 200 metrów przed celownikiem jest pierwszy. Na drugiej pozycji finiszujący Addis, Maradona, Addis, trzeci Germanio. I za chwilę celownik, Maradona wygrywa z przewagą kilku długości. Drugi Addis, trzeci Germanio, czwarty Piatros, piąty Zuckerbar. Teraz kończy Vinaro.